Cześć. Dzisiaj pierwszy w tym roku test smaku pomidorów, bo nie da się wszystkich pomidorów zrobić za jednym zamachem, więc dzisiaj będą te, a także te, koktajlówki i większe pomidory. I zaraz Wam to wszystko pokażę, co i jak, i powiem, który jak smakuje, ale dla mnie indywidualnie, bo każdy ma inny gust. I tak na przykład jak niektórzy lubią kolendrę zieloną, a niektórzy nienawidzą. Tak samo jest z pomidorami. Niektórzy lubią, a niektórzy nie lubią pewnych odmian. Czyli to jest sprawa indywidualna. No i tak należy do tego podchodzić właśnie. Zapraszam na film. Zacznę może od Black from Tula. Tutaj przekroiłam właśnie ten staśmiony pomidorek. Na razie mam tylko jeden. Przekroiłam i rozdzielił się na takie kawałeczki. No i zaraz przetestujemy jedną z takich części. No i zrobię to tak, że zdejmę mikrofon, żeby Wam nie mlaskać, ale nie pokażę tego na filmie, żebyście nie mieli zakłóceń i potem Wam powiem, jak to smakowało. Ok, zaczynamy. Więc Black from Tula jest dobrym pomidorem, ale jest na razie kwaśnawy. Nie zachwycił mnie smakiem, ale ma dobry smak. Ja bym powiedziała tak 6 na 10. Zobaczę, jak inne będą smakowały, no bo na razie nie mam porównania. Idziemy dalej. No i jako następny weźmiemy sobie Copper River, czyli miedzianą rzekę. I zobaczymy. Więc tak, Copper River po przekrojeniu wygląda tak. Widzicie, pomidor kilkukolorowy, czerwono-zielony w środku, ale nawet jak jest zielony, to jest miękki. Nie jest to pomidor niedojrzały, on tak po prostu ma. Taki powinien być. I zaraz spróbujemy takiego przekroju przez tą część czerwoną i zieloną. Zobaczcie, przekrój. O, pierwszy raz mam takie pomidory. No i zobaczymy plasterek. Jak to będzie smakował. To jest też pomidor chyba staśmiony. No ale zobaczymy. No słuchajcie, na razie nic szczególnego. No nie wiem, czy taki zostanie, ale w tym momencie Black from Tula miał więcej smaku niż ten. No cóż, który pójdzie jako następny? Mam te pomidorki, które mówiłam Wam ciągle, że to jest Gurgle's Weird Thing, ale to nie jest, bo ta odmiana powinna mieć paski takie zielone na czerwonym tle, a ta odmiana nie jest taka, nie ma takich pasków, więc w ogóle nie wiem, co to jest, no ale spróbujemy, zobaczymy. Tajemnicza odmiana, mam trzy takie pomidorki, no i zobaczymy. No i testujemy, zobaczymy, jak smakuje. No niestety też nic szczególnego. Kwaśnawy. Pomidorowy smak. No nie mam dzisiaj szczęścia do pomidorów, ale mam jeszcze Pink Passion, który tutaj rośnie w pojemniku i jeden z tych owoców leżał, wszystkie te owoce właściwie leżały od środy na parapecie i są dojrzałe. Zobaczymy Pink Passion teraz. Pink Passion. No i zobaczymy. Pokładam wielkie nadzieje w tej odmianie, bo pochodzi ona z tego projektu pomidorów karłowych. Zobaczymy. Też niestety nic szczególnego. Pomidorowy smak. Nic więcej. Zobaczymy teraz stupice i koktajlówki, jak smakują. I porównamy te wszystkie Sungoldy, mieszaniec i te wszystkie
z których możemy zachować nasiona. Zobaczymy, to będzie już ostateczny test, więcej ich nie testuję. Zobaczymy, powinny być dojrzałe. Ok, pomidorek stupice. To jest taki mały pomidorek, raczej nie koktajlowy, a jeżeli ktoś go nazywa koktajlowym, to jest większy. To jest raczej taki sałatkowy. No i zobaczymy. Wszystkie te pomidory smakują tak samo, jak do tej pory. Nic szczególnego, żaden się niczym nie wyróżnia, co mnie bardzo smuci. Być może jest to wina pogody, nie jestem pewna, ale żaden mnie nie zachwycił. A wiem na przykład, że jak mam Lucy Jam, to on jest tak słodki, tak fajny, aromatyczny w środku, że naprawdę wyróżnia się spośród innych. A te nie, no nie za bardzo. Zobaczymy koktajlówki. Testujemy pomidorek Luffy Schweiz. To jest multiflora. Nie, to samo. Po prostu tak łagodnie pomidorowy, kwaśnawy. Ja myślę, że jest jeszcze troszkę za wcześnie, żeby te pomidorki testować tak porządnie. Idziemy dalej. Testujemy Carmen Miracle. Odcięłam ten kawałek z napisem i testujemy. Wiecie co? Jestem bardzo zawiedziona, bo wszystkie te pomidory tak samo smakują. Nie wiem, w czym jest problem. Leżały od środy na parapecie. Na pewno są dojrzałe. Nie ma żadnych takich, które by się wyróżniały słodyczą, które by się wyróżniały aromatem, smakiem. Po prostu nie ma jak na razie. Patrzę teraz na Lucky Tiger. Spróbujemy Lucky Tiger. Pierwszy uśmiech w tym momencie, bo Lucky Tiger jest lepszy. Jeszcze pewnie nie rozwinął tego całego smaku, ale myślę, że ma potencjał, żeby smakować lepiej niż te pozostałe w tym momencie. Tak, dobry. Nie daję punktacji na razie, bo no jeszcze może jest za wcześnie. Zobaczymy. Mam jeszcze zielone koktajlówki, dwie. Grinch, który tutaj rośnie w pojemniku, i Green Doctor, który rośnie w tunelu. Zobaczymy, porównamy, który jest lepszy. Był ok. Smakuje troszkę jak kiwi, albo troszkę jak zielone winogrono, można powiedzieć. No ale też nie zachwycił mnie tak bardzo, jak myślałam. Zobaczymy teraz Green Doctors. Nie, ten to w ogóle mi nie smakował. Po prostu smakuje zielonym niczym, jak na razie. Przejdźmy do Mahinfi. O, nareszcie udało mi się wymówić jakoś w sposób zbliżony do poprawnego. To są te pomidorki. Zobaczymy, czy mnie też zawiodą. Nie mam dobrego dnia z pomidorami dzisiaj. Na razie nie ma słodyczy, ale ma taki posmak czegoś jakby owocu. Nie smakuje jak zwyczajna koktajlówka. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak sezon będzie się rozkręcał. Zobaczymy, jak one smakują. Przechodzimy teraz do innych koktajlówek. No tak, teraz zrobimy Sangoldy. Na początek Sangold mieszaniec, potem Select 1, 2 i Ambrosia Gold. I zobaczymy. Więc tak,
Sungold mieszaniec, pyszny, słodko-kwaśny, cienka skórka. Sungold Select 1 i 2, kwaśny, twarda skórka. Ambrosia Gold, dobra, najbliżej Sungolda mieszańca. Czyli jak do tej pory te Sungoldy Select nie zdetronizowały Sungolda mieszańca. No, tak to bywa, że mieszańce są jednak lepsze. No ale cóż, cóż zrobić. Jeszcze mam dwie odmiany do sprawdzenia. Sunbell i Sun Cherry Premier. Jeden jest mieszańcem, a drugi nie jest. Zobaczymy. Jak na razie z moich koktajlówek Sunbell jest najsmaczniejszy. To jest stary pomidorek, stara odmiana w kształcie takiej gruszeczki. Bardzo, tak jak wam mówiłam, jak winogrono, ma taką konsystencję gładziutką, jest taki słodkawy. Jak na razie to jest mój ulubiony pomidorek koktajlowy i już sobie zachowałam nasiona, ale sobie zachowam też więcej. No i ostatni będzie Sun Cherry i to jest mieszaniec. Jest to dobra koktajlówka, słodko-kwaśna, ale jakbym miała wybierać, to bym wybrała Sunbell pewnie. Ale on ma taki silny, słodko-kwaśny smak, także może jak pogoda będzie cieplejsza, więcej słońca, to one rozwiną taki silny, słodko-kwaśny aromat. Jak na razie zachwyciła mnie ta odmiana Rapunzel na działce, no ale nie mam jej tutaj do testowania, ale już podskubałam jednego i o Boże, to była taka eksplozja w ustach. Rapunzel to też jest mieszaniec. Mam trzy mieszańce na 70 kilka odmian i jak na razie Rapunzel i Sungold F1 są najlepsze. Ale o tym w następnym odcinku, o Rapunzel i innych odmianach, które dojrzeją stopniowo. Pa, cześć!